Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Gratis od widza. Detail King Quick Detailer QD. Przeleję sobie do tej buteleczki. Produkt poleci do widza oczywiście po tym filmie. Będzie pierwsze i ostatnie podejście. Dlaczego? Z tego względu, że produkt śmierdzi jak dressing do opon. Tani dressing do opon, bo niektóre dressingi do opon lepiej pachną, naprawdę. Wali jakąś pastą do butów, nie wiem. Na dnie tutaj coś już białego siedzi. Nie wiem, może możliwe, że to z tej butelki, kurczę. Taka jazda. Co w niej było? Woda mineralna, nie gazowana. Tak, osadza się jakiś biały nalot, czyli trzeba dobrze wymieszać. O, i już jest ok. Dobrze, przed użyciem wstrząśli. Nie mam pojęcia. Nic o tym produkcie nie czytałem. Tak jak zresztą o żadnym produkcie nigdy nie czytam. Staram się badać podczas pracy, zabawy właśnie. To jest najlepsze. Wtedy, o kurczę, rozlałem. No trudno, trochę pójdzie w glebę. A co będzie? Trzeba wpisać, wiadomo, standardowo coś w komentarzu. A co? Nie wiem, na koniec filmu powiem. Ok, i teraz zobaczmy. Pięknie. Bardzo ładnie. Zobaczmy, jak poprawię wodą, co będzie. Jest hydro? Nie ma. Dobra. Słuchaj, pierwsze podejście zrobimy z czym? No szukamy czegoś, zaraz coś znajdziemy. Poczekaj. A może ten krótki włos. Krótki włos i będę chciał na mokro, słuchaj. Z tego względu, że powiedzmy umyłem auto i chciałbym sobie go osuszyć. Czyli mega spryskuję tutaj. Powiedzmy, że mam słabe zabezpieczenie. O, na całym panelu mam wodę. Biorę produkt i lecimy. Wąchał nie będę, bo jest tragiczny. Raz, dwa i zobaczmy. No ładnie spływa, tak jakby się lubił z wodą. Za dużo wody. Ok. Mikrofibra już mokra. Nie szkodzi. Ok. I teraz odwracam. I ładuję tu i będę starał się to dotrzeć. Szkoda, że biały lakier. No niestety na Audi sobie nie mogę pozwolić z taką jazdą, ale zaraz sprawdzimy też przyciemnienie właśnie na lustereczku. Czy lubi się z wodą? No lubi się, ale widzę, że słabo zbiera tą wodę. Odwrócę jeszcze raz i na mikrofibrę i zobaczmy teraz, co się będzie działo. Ale śmierdzi. Ble. Strasznie. Obrzydliwie śmierdzi. No naprawdę, ojej. O, no to nie dla mnie Quick Detailer. Zdecydowanie nie jest dla mnie. Prawdopodobnie lepiej będzie chyba z suchym lakierem, ale zobaczymy. Przetrę tutaj lusterko tylko do sucha. Idę po taśmę. Zdecydowanie, słuchaj, się nie przygotowałem. Taki strzał na szybko. O tak, zróbmy. Dobra, kolejna mikrofibra. Z tym razem troszeczkę dłuższy. Włos też gęsty. I pstryk. I tę połowę będę chciał. Taki wodnisty. No i co? I nie mogę go dotrzeć. Co jest grane? Nie, spoko. Ok. Brak jakiegokolwiek przyciemnienia, słuchaj. O, widzę, że on natychmiast, niestety na dachu też nie sprawdza, bo już siedzi powłoka. Zobaczmy, co on zrobi, jak go tylko zaaplikuje. Jak on odparuje. No nieźle. Słuchaj, o. No to rzeczywiście jest to typowy Quick Detailer. Odparowuje. Nic po sobie nie zostawia. Tu coś zostało. Nie, jednak zostawia. Coś zostało, ale dojeżdżam. Idę na tamto lusterko. Dwa elementy czarne. Jeszcze raz. Pstryk. Ciach. I zostawiam i za chwilę przyjdę. A, i na piano też. Odwracam.
kurczak się kończy, stawia opór. Ale śmierdzi skurczybyk okrutnie. Le, nie, no nie fajnie. No. Zabiera mi przyjemność z pracy. No, śmierdzi jakimś, jakby był z jakąś pleśnią, jakby się zepsuł, jakby naprawdę stracił datę ważności. Ale co jest fajne? Zostawia, tak, zostawia po sobie delikatne pociągnięcie, ale nie jest źle, ładnie odparowuje. I już poślizg jest fajny. Super? Super. Powiem Ci, że no, typowy quick detailer. Teraz sprawdzimy tej machę. Czyli raz, dwa, trzy. Wjeżdżam na suchą machę. Pyk, pyk, pyk. Chodzi o to, żeby przeciągnąć, tylko wiadomo. Odwracam. I opór jest. Niestety, jak się kończy, o, zobacz. Ojejku. Dobra, tą mikrofibrę sobie odpuszczę. To co, może wezmę mięsistą. O, teraz weźmiemy takiego pluszaka typowego. Wezmę. Zwilżyłem mikrofibrę. I tak sobie tylko przejadę, żeby wiadomo. Odwrócę mikrofibrę. No i spoko. No nieźle. Dużo, dużo produktu. Dużo. Rozprowadzam. Dobra, odwracam i docieram. Zobaczmy, jak to wygląda z docieraniem. W słońcu bez problemu. Patrzę na słońce i rzeczywiście, no nieźle. Ok, sprawdźmy teraz tu. Ale śmierdzi. Obrzydliwie. Ojejku. Bleh. Teraz tak, tu mam takie zacieki. Soki z drzewa i szampon tego nie wziął. Zobaczmy, jak się zachowa ten quick detailer. Mocniej docisnę, nic z tego. Ty tego nie rób. Taki typowy quick detailer, rzeczywiście. Bierzesz, wjeżdżasz i znikasz. Teraz tak, czy on po sobie zostawia jakieś hydro? Właśnie, o! Teraz sprawdzę na lusterku. Jak, jeżeli chodzi o hydrofobowość. No, coś tam się dzieje, a tutaj zmieniło się coś? Kompletnie nic. Nie. Słuchaj, no co Ci mogę powiedzieć? No, słaby produkt, tak? Nic nie wnosi. Najgorsze to jest to, że śmierdzi. Że śmierdzi, on odbiera chęć z zabawy. A, jeszcze sprawdźmy go na szybach, na nagrzanej szybie. Tu będzie wiadomo, czy coś zostawia. Zobacz, czy jak odparuje. Tak, zostawia po sobie takie smugi jasne, niestety. Więc trzeba go docierać, nie ma opcji. Zostawia smugi, ale słuchaj, nie robi żadnego problemu. Sprawdzimy na piano, jak wychodzi sprawa, jeżeli chodzi w ciepłym. Natychmiast odparowuje, słuchaj. Spoko, bezproblemowy. Jakby nie ten smród, to naprawdę całkiem przyjemny. Jakby nie smród, to można powiedzieć, że praca jest przyjemna. No i powiem Ci, że połysk też ma fajny. Bo widzę teraz, tu na tym białym ładnie go wyciągnęło. Fajnie. Słuchaj, jakby nie ten smród, to taki typowy QD. Quick detailer, naprawdę. I jedziemy. Pstryk. Panelik do przejechania. O. Fajnie. I on uwielbia mięsistą mikrofibrę. Ta jest idealna do niego. Im bardziej puszysta, tym lepiej. Przejeżdżamy. Pstryk. Elegancko. Teraz sprawdzimy go jeszcze na plastikach. Co nam zrobi? I przeciągamy. Też lubi plastik. Fenomenalnie. I poślizg naprawdę też po nim się całkiem niezły poprawia. Tak, poślizg też całkiem fajny. Lustereczko. Zobaczmy teraz jeszcze jedną rzecz. Tu ma zacieki. Czy zbierze te świeże zacieki? Pstryk. Odwrócę mikrofibrę. W tę stronę. Tu jeszcze nie było machane. Świeżutkie. Słuchaj, zebrał świeże zacieki. Czyli na szybę, słuchaj, na piano, na lakier, ok. Minus produktu, słuchaj, mega śmierdzi. Jakby się coś zepsuło, w ogóle zero przyjemności z pracy. Jakby miał jeszcze jakiś fajny zapach, to naprawdę byłby całkiem przyzwoity QD. Taki quick detailer, taki typowy. Typowy quick detailer, gdzie wpadasz, ładnie Ci odparuje, chociaż tutaj coś zostawił. O, nie dotarłem go. Tak? No, nie dotarłem.
Na czarnym lakierze, no niestety wiadomo, jak to z czarnym lakierem. Czy bym go teraz kupił? Oczywiście, że nie, ze względu na ten zapach. Dobra, teraz zrobimy taką akcję. Na lakier, grubo. Z wodą. No miesza się z wodą, naprawdę. Czyli, kurczę, osuszanie może być całkiem niezłe. Zobaczmy teraz mięsistą mikrofibrą. Tak, zdecydowanie. Musi być mięsista. O, i teraz on pięknie współpracuje. Tutaj zdecydowanie bierzemy grubasa, takiego tłuściocha. Cyk. Tak. No, dokładnie. Słuchaj, teraz tak. Podsumowując, do tego Quick Detailera. Zdecydowanie mięsista. Mięsista, taka z długim, jak widzisz, włosem mikrofibra i będzie bajka. Uwielbia wodę. Pięknie się z nią rozpuszcza, więc do osuszania będzie super. Odradzam krótkie mikrofibry, bo momentalnie się jakoś dziwnie zapycha i nie ma tego, nie ma swobody pracy tą mikrofibrą, tak jakby stawiała opór. Przy puszystej jest idealnie. Produkt tak naprawdę no nie ma tak, że sobie go rozłożysz i nie dotrzesz. Musisz go dotrzeć. Na czarnym lakierze będzie zostały takie minimalne białe smuszki. Jeżeli chodzi o zapach, to jest tragedia. To jest najgorsze w tym produkcie. Cały czas czuję taką stęchliznę, jakby jakąś, kurczę, naprawdę jakby się coś zepsuło. Tragedia. Zapach jest obrzydliwy. Obrzydliwy zapach. Osobiście, wiedząc teraz, jaki jest ten produkt, to bym go nie kupił. Z tego względu, że nie sprawia mi przyjemności, jeżeli chodzi o walory zapachowe. Bo sama praca tym produktem jest ok. Tak jak widziałeś, na piano, na lusterku, nie przyciemnia. Dodaje fajnego połysku, naprawdę. I to widzę tutaj na tym lakierze, na masce szczególnie. Całkiem fajnie. Poślizg też nie jest najgorszy. Ale do produktów klasy premium, no troszeczkę mu brakuje. No dobra, słuchaj, nie będę więcej przedłużał. Z mojej strony to... A, właśnie, jaki komentarz? Nie wiem. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!